Waszych pytań co do marki Citroen padało na temat modelu C4 Cactus i faktycznie najwięcej uwagi Citroen poświęcił również temu modelowi. Zajmują zdecydowanie centralne miejsce na ekspozycji. Są tu wystawione różne wersje wyposażeniowe, kolorystyczne i tak dalej. Jest też taka wersja troszkę ekstremalna, orurowana na takich typowo terenowych oponach, charakterystycznie też pomalowana i wyglądająca tak, że raczej nie boi się ona wyjazdów. Trudny teren, ale przyjrzyjmy się wersji może bardziej cywilnej. Już na pierwszy rzut oka widać, że to auto wnosi sporo świeżości do takiego nieco już skostniałego, powiedzmy, segmentu crossoverów. Oczywiście nie jest to propozycja dla każdego, raczej jest to propozycja dla młodych. Najciekawsze oczywiście w tym wszystkim są takie specjalne nakładki, które można łatwo wymienić, ponieważ to są takie gumowano-plastikowe elementy. One będą zarówno tanie, jak i łatwe w wymianie, jak również pozwalają charakterystycznie wyróżnić ten samochód od innych, ponieważ są dostępne w różnych kolorach. W ten sposób możemy bezpiecznie wjechać w teren, podrapać lekko ten samochód z prawej czy z lewej strony, a następnie naprawić go bardzo niewielkim kosztem. Kolejna ciekawostka to jest kanapa przednia w stylu sofa, a teraz zaglądamy i popatrzmy, jak ten samochód wygląda wewnątrz. Taki charakterystyczny elektroniczny wyświetlacz, spory wyświetlacz z nawigacją. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Tutaj mamy hamulec ręczny, tu mamy taką elektroniczną skrzynię biegów. Tutaj dwa fotele są tak połączone z tunelem środkowym, że rzeczywiście wygląda, jakby to była jedna długa kanapa. W każdym razie C4 w wersji Cactus na pewno nie jest podobna do swoich pozostałych braci z gamy C4 i zasługuje na pewno na uwagę. Niestety jak na razie nie wiadomo ani jaka będzie cena tego samochodu, ani co się pojawi pod maską, ale z miłą chęcią przyjrzyjmy się temu modelowi, kiedy producent udostępni więcej informacji.